wtedy tam Radio Maryja słuchasz. I najpierw słuchaj, a później dyskutuj. I faktycznie ludzie, oj, dziękuję ci bardzo, żeś mi podpowiedziała, że jest takie coś. Właśnie jak było poświęcenie kościoła, nie? To prosiłam taką znajomą, żeby oglądała to. To płakała, że z tymi łzami dziękowała mi, że jej podpowiedziałam, że jest coś takiego, że jest takie radio, że jest w Toruniu poświęcenie kościoła. I była zaszokowana. No ale teraz odsłucha. Dopiero się jej oczy otworzyły na to wszystko, co się dzieje. I ja mówię, najpierw trzeba słuchać, a potem dyskutować. A nie słuchać, a mówić głupoty. No takie życie, nie? Także myślę, że będzie dobrze. Wszystko na razie idzie jakoś z Bożą pomocą. Także dziękuję jeszcze raz i proszę, abym objął tęczę. Białe róża. Teraz na otwarciu, na poświęceniu kościoła śpiewała. Nie zapomniałam, kto. Ten pan ułożył jak specjalnie piosenkę na otwarcie kościoła. Nie wiem, jak ten pan się zapomniałam. Zrobimy ten ideał. Chodźmy go też o Świebodzinie. Tak, to 200 chyba białych róż. Tak, 200 białych róż. Tak. I dziękuję ojcu za wsparcie. Proszę właśnie ufać i mówię, nie tracić ducha. Nieraz to dla nas jest trudne doświadczenie. I mówię, tak nieraz może łatwo mówić nam, że trzymaj się, nie daj się jakoś tak lękowi czy strachowi. No, ale Pan Bóg mówi nieustannie do nas. Gdybyśmy otwierali kartę Pisma Świętego jedną po drugiej, mówi, nie bój się, ja jestem z Tobą. Tak. Znalazłam się w szpitalu i tam właśnie była msza. Tam była, można było podejść, nie? Prosić o błogosławieństwo. Także, oj, naprawdę byłam zaskoczona, bo to taki duży szpital medyki. Tam się na pewno tam lękają księżami. A ludzi tyle w kolejce stało. Ja tak sobie pomyślałam, chociaż tych ludzi jest tak mało w tym kościele, że to liczy się na palcach. Ale jeżeli będziemy potrzebowali Eucharystii, sakramentu pojednania, to i powołania będą się rodziły. To myślę, że Państwo też jakoś będziecie mobilizowali kapłanów, czy to nawet młode pokolenie. A jest dużo z polskich kapłanów. Bo to za mało jest powołań. No ale to też jakby pewne konsekwencje i systemu, ale też konsekwencje życia ludzi, tego odejścia od Boga. Ale muszę ojcu powiedzieć, że jak są święta Bożego Narodzenia, to ja pracowałam u Kamilianów na Charlottenburg i jak święta Bożego Narodzenia, to kościół jest pełny. I tak, mało, że katolicy przychodzą, to i ewangelicy na pasterkę. I ojciec zawsze do mnie mówił, zawsze to jest dużo ewangelików. Dużo przychodzi właśnie na pasterkę i jest kościół. No, dużo ludzi w kościele. Bardzo dużo. I katolików, i ewangelików jakoś tak. No rozumieją się, nie? Modlą się razem. Jest bardzo dużo. Pani Anno, niech Panią błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bóg zapłacz. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Thank you.
Mnożyć. Te świątynie zbudowałeś ty sam. Starów serc, któreś umiał otworzyć. Twoje dzieło już u nieba jest chram. A nam tego udało się zdobyć. Białe róże Bogu chwała, że się dodzwoniłam i Maria mówi,
z Katowic i jej wolno, to zrobiła moją siostrę z Wielszowic, Elżbietę, która na pewno słucha radio, nie wiem czy o tej porze jeszcze, moją całą rodzinę, no i przede wszystkim wspaniałych ojców, ojca Józefa Markowicza, ojca Bartka Madejskiego, ojca Norberta, no mnóstwo kapłanów, których Bóg posłał na moją drogę życia, na przykład księdza Jana Urbańskiego, Zenona Boneckiego, który z Zambii w tej chwili jest na urlopie w Polsce, księdza Wojciecha Bartoszka i cała litania, ale już nie chcę zajmować tyle czasu, bo następnie czekają. Jeśli można prosić, to nie wiem, co tam ojciec wybierze, na przykład sutanna albo coś księdza Cyberka. I tyle może. Coś Cyberka, tak? Dziś byłoby to 700 milionów. Dzięki tym pieniądzom oraz donacjom katolików na całym świecie skarbce papiestwa znów zaczęły się zapełniać. Miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać wzajemnie. Dziękuję. Dużo zdrowia i sił. I tych wspaniałych natchnień Ducha Świętego, których potrzebujecie ojcowie. Prowadząc to radio tak na bieżąco. Dziękuję. Wszystkiego dobrego też dla Pani. Szczęść Boże. Ducha.